Czcigodni księża biskupi, drodzy bracia kapłani, kochani siostry i bracia. Rozpoczynamy dziś czas Wielkiego Postu. Przeżywamy Środę Popielcową, której charakterystycznym obrzędem jest posypanie głów popiołem na znak pokuty. Jesteśmy zgromadzeni w katedrze wraz z księdzem biskupem ordynariuszem, kapłanami, którzy reprezentują prezbiterium naszej diecezji, przełożonymi i klerykami naszego seminarium, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi. My, wszyscy tu obecni, począwszy od księdza biskupa, przyjmiemy na znak pokuty popiół na nasze głowy. Głowy nas wszystkich zostaną posypane tym samym popiołem. Nie ma jakiegoś innego, specjalnego popiołu, na przykład dla nas, księży. Bo wszyscy tu jesteśmy grzesznikami. Ojciec Wojciech Ziółek w swoim tekście zatytułowanym Brudne nogi pod ornatem, ksiądz jako grzesznik potrzebujący przebaczenia pisze: jakże często uciekamy przed prawdą o naszej kapłańskiej grzeszności. Jakże często chowamy pod ornat nasze brudne nogi, powtarzając za Piotrem: nigdy mi nie będziesz nóg umywał. I nie pomaga nawet Jezusowe wołanie: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Ojciec Ziółek podkreśla, mówiąc także do samego siebie: nie będę umiał kochać nawet trochę, jeśli wpierw nie doświadczę na samym sobie, że jest ktoś, kto mnie, księdza, kocha razem z moim grzechem. Nie będę umiał kochać, jeśli nie podam Panu Jezusowi moich brudnych nóg do umycia. Być może nikt inny, pisze dalej ojciec Ziółek, nie potrzebuje tego doświadczenia przebaczającej miłości tak bardzo, jak my, księża. Można bowiem być nawet bardzo pobożnym duszpasterzem i gorliwym spowiednikiem. Można być cenionym przez ludzi kaznodzieją, zaradnym proboszczem. Można być księdzem bez zarzutu, kapłanem bez zmazy. Jednym słowem, można być, jak mówi Jezus w Ewangelii o umyciu nóg, wykąpanym. Ale dopóki nie dostrzegę moich brudnych nóg, nie podam ich Panu Jezusowi do obmycia, nie będę miał udziału z Nim, nie będę księdzem. Inny ceniony autor, ojciec Józef Augustyn, mówiąc do kapłanów, posuwa się nawet do stwierdzenia: my, właśnie my jesteśmy prawdziwymi grzesznikami. W swojej książce Kapłaństwo ojciec Augustyn pisze: naszą posługę pełnimy zawsze jako ludzie ułomni i grzeszni. Im dłużej, z im większą wiarą spowiadamy, tym głębiej uświadamiamy sobie, że to my, kapłani, pierwsi jesteśmy prawdziwymi grzesznikami. Grzeszność nas, kapłanów, jest głębsza, bo istota grzechu nie leży w samej jego materii, ale w stopniu świadomości i dobrowolności. Doskonale wyraził tę prawdę Hermann Hesse w opowiadaniu Spowiednik, zamieszczonym w powieści Gra szklanych paciorków. Przedstawia w nim historię dwóch spowiedników: Diona Pugila i jego ucznia Józefa Famulusa.
Pugil jako mistrz poucza Famulusa. Zabójstwo i zdrada małżeńska brzmi to bardzo nikczemnie, a gromko. Zresztą haniebne jest zaiste. Ale powiem ci, Józefie, że ci świeccy ludzie w rzeczywistości w ogóle nie są prawdziwymi grzesznikami. Ilekroć usiłuję wmyśleć się całkowicie w któregoś z nich, wydają mi się absolutnie dziećmi. Nie są grzeczni, dobrzy, szlachetni. Sopkami są, rozwiązłymi, pełnymi pychy i gniewu, z pewnością. Lecz właściwie i w istocie niewinni są. Niewinni w taki właśnie sposób, jak niewinne są dzieci. My natomiast, ty i ja i nam podobni, my poszukiwacze, uchodźcy ze świata, dziećmi nie jesteśmy. Ani też nie jesteśmy niewinni. My właśnie jesteśmy prawdziwymi grzesznikami. My wiedzący i myślący, co pożywaliśmy z drzewa wiadomości. Wtedy nie powinniśmy traktować się jak dzieci. My trwamy w grzechu i pożarze własnego sumienia, a wiemy, że nigdy wielkiej naszej winy spłacić nie zdołamy. Chyba że Bóg zechce wejrzeć na nas miłosiernie i przyjąć do łaski swojej. Drodzy siostry i bracia, na początku tego Wielkiego Postu stajemy więc tu wszyscy, księża, osoby konsekrowane, wierni świeccy, i wyznajemy naszą grzeszność. Dlaczego jest to takie ważne? Wyznanie przed Bogiem swojej grzeszności jest konieczne, bo oznacza, że potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy przebaczenia naszych grzechów. Potrzebujemy zbawienia, którego dokonał dla nas nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Grzech jest źródłem wszelkiego zła, jakie trapi świat. Zasadniczym jednak problemem współczesnego świata jest nieprzyznawanie się do niego. Wtedy bowiem nie szukamy zbawienia. Nie idziemy do Jezusa, sądząc, że Go nie potrzebujemy. Drodzy siostry i bracia, podobnie jak w przypadku syna marnotrawnego, który zastanowił się, uznał miłość Ojca i zdecydował się do Niego powrócić, zasadniczą rzeczą, jakiej Bóg oczekuje od nas, jest uznanie naszego grzechu, aby On mógł nam przebaczyć. Każdy, kto uznaje, że potrzebuje zbawienia, jest tego zbawienia bliski. Musimy uznać się za grzeszników przed Bogiem, aby doświadczyć zbawczego przebaczenia. Musimy przyjąć, że jesteśmy niezdolni zbawić się o własnych siłach i oddać się takimi, jakimi jesteśmy, w ręce miłosiernego Boga, który nie chce śmierci grzesznika. Do takiej właśnie postawy wzywa nas dziś Kościół przez obrzęd posypania głów popiołem i słowa, które usłyszymy. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Drodzy siostry i bracia, w usłyszanym przed chwilą fragmencie z 6 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza Jezus uczy nas, z jakim nastawieniem, z jaką motywacją mamy wejść w ten Wielki Post.
Strzeżcie się, abyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Bardzo ważna jest właściwa motywacja, czysta motywacja. Jeśli uczynki pobożne wykonujemy dla oka, nie będziemy mieli nagrody u Ojca naszego, który jest w niebie. Dziś naszą motywacją ma być duch pokuty. Tak, Wielki Post to prawdziwie czas pokuty za nasze grzechy. Strzeżcie się, abyście uczynków pobożnych, Jezus dosłownie mówi, abyście waszej sprawiedliwości nie wykonywali po to, aby was ludzie widzieli. Pokuta nie jest jakimś dodatkiem, nie jest czymś ponadprogramowym. Czynimy ją ze sprawiedliwości. Należy się ona sprawiedliwie od nas Bogu i bliźnim, których zraniliśmy naszymi grzechami. Drodzy siostry i bracia, Jezus mówi dziś do nas, jeśli więc dajesz jałmużnę. Jałmużna była dla Żydów swoistą instytucją prawną, czymś w rodzaju dzisiejszych ubezpieczeń społecznych. Była wyrazem braterstwa i sprawiedliwości wymaganym przez przymierze. Jałmużna nie jest więc przywilejem bogatych, ale obowiązkiem, praktykowaniem sprawiedliwości, aby, jak mówi święty Paweł, nie miał za wiele ten, kto ma dużo, nie miał za mało ten, kto ma niewiele. Niech naszym ważnym uczynkiem pokutnym będzie więc w tym Wielkim Poście pomoc bliźniemu, na przykład przez wspieranie dzieł Caritas, domów pomocy społecznej, domów dziecka, czy choćby domu samotnej matki w Tarnowie, który, jak słyszałem, ma trudności z zebraniem funduszy na remont. Dom ten działa w naszym mieście od 1983 roku. W nim pierwsze miesiąca życia spędziło już około 500 dzieci. Drodzy siostry i bracia, Jezus mówi dziś do nas, jeśli chcesz się modlić. Modlitwa jest wyrazem naszej synowskiej sprawiedliwości wobec Ojca, tego, który jest w niebie. Nie należy modlić się po to, aby inni widzieli, albo żeby nagiąć Boga do własnych oczekiwań, lecz aby poznać Jego ojcowskie serce. W Wielkim Poście nasza wspólna modlitwa przybiera postać między innymi nabożeństw pasyjnych, Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Niech podczas uczestnictwa w nich daleki od nas będzie wzgląd ludzki. Niech nie kończy się jedynie na szczególnej atmosferze, ckliwych uczuciach i fascynacji rzewliwością melodii i śpiewów. Niech uczestnictwo w tych nabożeństwach będzie w sposób szczególny wyrazem naszej głębokiej wiary, ducha szczerej pokuty oraz ufnego uznania, że zbawić może nas tylko Jezus Chrystus, umęczony i ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem. Drodzy siostry i bracia, Jezus mówi dziś do nas, gdy pościsz. Post pomaga odkryć, że tylko w postawie zależności od Boga stajemy się sprawiedliwi. Wielu dziś potrafi odmówić sobie pokarmu z czysto ludzkich, światowych motywacji dla zdrowia, dla urody, dla dobrego wyglądu, dla dobrego samopoczucia. Chrześcijański post z motywów wiary i pokuty pokazuje nam, że życie nie jest tym, co jemy, że jest relacją z Ojcem i braćmi, których kochamy. Post od pokarmów to czynienie sprawiedliwości. Pozwala nam odkryć życie, zdrowie, pokarmy, czas
i inne rzeczy w naszym życiu jako dary Boże. Nie jako coś, co mi się należy, co mam zagwarantowane, ale jako wspaniałe dary kochającego Ojca, z których wykorzystania będę musiał jednak zdać sprawę. Kierując się motywacją pokutną, pomyślmy też o poście od tych rzeczy, które choć same w sobie dobre, zabierają nasz czas, sprawiają, że marnujemy cenny dar życia. Na przykład post od telewizji, internetu, portali społecznościowych, niepotrzebnych zakupów itd. Kochani siostry i bracia, rozpoczynając ten wielki post, wyznajmy przed Bogiem naszą grzeszność. Wzbudźmy sobie pragnienie czynienia pokuty za nasze grzechy. Uznajmy, że potrzebujemy przebaczenia, które może nam dać tylko Jezus ukrzyżowany. Boże miłosierny i dobry, który czekasz tylko na to, abym uznał mój grzech, aby wprowadzić mnie do Twego domu przepełnionego miłością. Oto jestem, uznając, że zgrzeszyłem przeciw Tobie i oddaliłem się od Ciebie. Udziel mi, Panie, żalu za grzechy. Mnie, który obraził Ciebie, dobrego Boga, który umiłował mnie bezwarunkowo. Nie mam żadnego wytłumaczenia i mogę jedynie wołać razem ze łzami Dawida z dzisiejszego psalmu. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Amen.